Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie gramy w grę Wolfenstein 3D i czas najwyższy na walkę z bossem. Nie byle z kim, ale właśnie z bossem. Dzisiaj sobie z nim zawalczymy. Czy nam się uda? To się za chwilę okaże. Efektowna muzyka dodaje nam emocji. Uwaga, będziemy za chwilę wchodzić. Wchodzić do środka. Co nas tu czeka? Czuć taki dramacik troszeczkę. Tak, na początku pokażę wam dwa sekreciki. Jeden to jest z pożywieniem i z apteczkami. W ogóle to jest ciekawe, co to jest? To jest w ogóle ciekawe, bo można zamknąć tutaj się w tym, w sensie to zamknąć. I wtedy można byłoby tu zamknąć na przykład bossa, ewentualnie siebie zamknąć. Dobre, co nie? A tutaj już się wydostać, jakbyśmy się zamknęli. Chyba coś pieprzyłem. No mniejsza o to. Ale byłaby taka możliwość, żeby tędy się wydostać. Ale dobra, już źle to zrobiłem troszeczkę. No i tutaj mamy drugi sekret, gdzie w razie czego możemy zregenerować zapasy amunicjowe. Będzie ostra walka, dlatego od razu zmieniam na minigana. No i nie zwlekając, ruszamy. Och tak, drugi boss w drugim epizodzie. Jak nam pójdzie, uwaga. Już tak na starcie? Dobra. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, szczerze mówiąc. O cholera. Dobry jest. Dobry jest. Dobra, czyli tak, sprawa zmienia tak. Czyli krótko mówiąc, na początku tak, zabijemy. Dobra, mam już plan, jak to załatwić. Na początku sobie sprawa wygląda tak, że i tak musimy zabić sobie tych martwych ludzi, w sensie tych zombie, a dopiero po chwili walczymy z nim, więc na początku zabijemy zombie, zregenerujemy się, a potem zajmiemy się tym trudniejszym przeciwnikiem. O, zrobimy tak. Jeszcze jeden. No, pokaż się, pokaż się, pokaż się, pokaż się. No, pokaż się. Tchórz. Dobra. I teraz na chwilę się cofniemy, żeby zregenerować ewentualne braki. To znaczy, troszeczkę amunicji zregenerować i troszeczkę życia. Dobra. I teraz troszeczkę też amunicji sobie zregenerujemy. Będziemy walczyć za pomocą minigana. No dobra, i teraz się zapiszemy dodatkowo, żeby właśnie być zaraz przed walką. Uwaga. To dopiero emocje są, co nie? Zastanawiam się nad jakąś taktyką, może jakoś tak w bok iść, nie wiem, zaraz się przekonamy. Spadamy stąd szybko! I teraz po amunicję. Dobra, ja się tu zapiszę znowu na kolejny save, bo troszkę go jakby nie patrzeć zraniliśmy. Co nie? A ja nie chcę zginąć, że tak powiem. Trzeba taktycznie z nim trochę walczyć. No to jest, nie jest takie proste wbrew pozorom. Dobra, idziemy. Cholera, ale mnie załatwił. Dobry jest. On rzuca tymi swoimi takimi strzykawkami, swoimi strzykawkami rzuca. To jest jakiś pan doktor, taki boss.
Pan doktor, taki dosyć, no nieźle, niezły boss, wytrzymały na pewno. A będziemy się z nim zmierzyć znowu. Kurczę, znowu mnie zranił, dobry jest. Właśnie zastanawiam się, czy on jest taki naprawdę taki nieśmiertelny. Czyli krótko mówiąc, o ja cię kręcę, to będzie ciężka walka. To będzie ciężka walka, już teraz widzę, że będzie z nimi naprawdę ciężko. Zwłaszcza z moimi umiejętnościami średnimi. No ale skoro da się go pokonać, da się pokonać, on nie jest śmiertelny, jakby nie patrzeć, cały czas. Kimkolwiek by był, on cały zawsze jest śmiertelny, mimo wszystko. Gdzie to jest? Tutaj. I szybko po apteczki. Dobra. Amunicję znowu. Teraz znowu się zapisujemy. Znowu wróciliśmy do tego punktu wyjścia. Znowu się zapisujemy. No, niech będzie tutaj. Dobra, troszkę go znowu zraniliśmy. I teraz znowu wracamy do gry. Dobra, kolejna będziemy musieli zmierzyć się z nim. Yes! Zaraz będzie w zwolnionym tempie. Nie mogę po prostu. Yeah, udało nam się. Juhu! Ale były emocje. Były naprawdę niesamowite emocje. Udało nam się to zrobić, nie odkryliśmy wszystkich sekretów, ponieważ nawet nie dali, po samym pokonaniu tego bossa od razu nam zaliczyło, że ukończyliśmy dany epizod. Tu możecie sobie poczytać, ja tego nie będę wam czytać. Poczekaj, nie wiem jak to... O, jest, można dalej przejść. Czyli to jest congratulation. Możecie sobie poczytać, ja tego nie będę wam czytać. Tu macie też stronę drugą. Widzimy, to jest chyba o misji kolejnej nam pisze, czyli o załatwieniu Hitlera, czy coś na desen. O, jakie piękne statystyki. No i dobra, no i tak naprawdę jeśli chodzi o drugi epizod, to byłoby na tyle. Następny epizod będzie właśnie epizod trzeci. Die, Fugger, die. Czyli krótko mówiąc, prawdopodobnie na końcu będziemy walczyć ze samym Hitlerem. To może być dosyć emocjonujący poziom, ale co się wydarzy w tym poziomie już zobaczycie w następnym odcinku, na który bardzo serdecznie was zapraszam. A póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!